Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na Palianowi. W dzisiejszym odcinku mam pewien bardzo dobry plan, o którym muszę też powiedzieć Dawidowi, ponieważ on też musi się o nim dowiedzieć. Dlaczego ja tu mam Bedrocka? Dlaczego mi... To nie, tata hejtera, to jest jakaś tragedia. Dobra, w wczorajszym odcinku przejęli naszą willę, ale słuchajcie, nie poddam się tak łatwo, ponieważ widziałem komentarze wasze, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem i widziałem, że napisaliście, żeby zrobić podkop, żeby podkopać się pod willą i żeby spróbować ją odbić, więc to nie jest wcale taki głupi pomysł, ponieważ faktycznie możemy tak zrobić i przede wszystkim przydałoby nam się podkopanie pod willę po to, żeby móc się w ogóle do środka dostać, żeby móc tam wchodzić, tak żeby nikt nas nie widział i żeby nikt o tym nie wiedział, żeby nikt nas nie nakrył. A przy okazji może podsłuchamy jakieś ważne rozmowy taty hejtera z hejterem i wtedy może dowiemy się czegoś i jakiś, odkryjemy może jakiś sposób na to, jak ich pokonać, coś w tym stylu, nie wiem. Mam nadzieję, że tak, więc dzisiaj w dzisiejszym odcinku robimy podkop. Dzisiaj jest ten dzień, w którym robimy wielki tunel. Znaczy nie wiem, czy wielki, ale na pewno tunel, po to, żeby dostać się właśnie do środka. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco i zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam odcinki również są codziennie. Serdecznie zapraszam. No i tyle, chyba to takie najważniejsze i na Instagrama to możecie wbić. Dobra, lecę do Dawida. Widzowie, zbliżam się do Dave'a domu. Pych, pych, wchodzę do siebie, jak do siebie, bo to w końcu ten. Dobra, czy on jest u siebie na chacie? Halo, halo, panie Dawidzie. Panie Dawidzie. Nie jestem, ja u góry jestem, stary. Gdzie ty jesteś? No tu, z golemem. Co ty, nie widziałeś mnie? Za to byłem. Nie widziałem cię, myślałem, że jesteś na chacie. Dobra, stary, słuchaj, nie, czekaj. Do drzewa? Do drzewa, zapraszam do drzewa, musimy omówić sytuację, ponieważ ja mam pewien plan. Dobra. Narodził dobra, mi się plan. Kurde. Plan piękny. Jak plan od Filipa, to musi być jakiś mocny. Musi być mocny, oczywiście, że tak. Dobra, idziemy, potrzebna nam jest mapa, to jest bardzo ważne, uwaga. No jest mapa sobie. Mapa, słuchaj. Myślałem nad tym, co możemy zrobić, żeby jakoś odbić naszą willę szefów. Wiadomo, nie mamy broni, nie mamy... On ma już... Ten tata hejtera ma jeszcze game moda, więc jakby to totalnie nie mamy możliwości, jak tam się wbić. Stary, nie ma szansy. Stary, w ogóle myślisz nad odbiciem? Przecież nie ma szans. Nie, właśnie nie. I już nie myślę nad odbiciem. Myślę tylko i wyłącznie nad tym, jak mieć dalej dostęp do naszej willi, jednocześnie pozwalając im i dając im takie wewnętrzne poczucie, że mogą tam siedzieć. I teraz słuchaj. Pomyślałem, że najlepsze, co może być, to, że jeżeli będziemy się dostawać do naszej willi bez ich wiedzy, a do tego będzie nam potrzebny... No nie tunel, wiem, tunel! 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 Oczywiście, że tunelem tak. Chcesz władzić, no, stary, do własnego domu? Zrobimy podko... Jak do własnego... No tak, no tak, no, a co? Trochę wstyd. No dobra, no trochę, ale aktualnie nie jest nasz, no, aktualnie nam go odbili, nie? Nie, stary, patrz, robimy podkop, ale ja słuchaj, ja już w tym, możemy się założyć, że ja teraz, tak, mówię ci, że ja mam świetny plan, a ty mówisz, że dobra, i ja ci pokazuję, jaki to jest świetny plan, i jak ci go pokażę, to ty mówisz, że jestem mistrzem. Co ty na to? No dobra. Tylko zepsułeś mapę teraz. Nie, tak. No naprawiłem. Patrz, widzisz tutaj to miejsce, tu jest taki golem, nie? Pamiętasz tego golema na osiedlu Tostowo? Tak. Pod tym golemem jest coś, o czym pewnie nie wiesz. I tu robimy stamtąd znając wprost... siebie jakaś tajna baza. Tak, i widzisz, ten golem jest totalnie na wprost tej willi. I tak całkiem nawet wejścia. I ja jak już sobie tak na to patrzyłem, to jest idealne miejsce, żeby w linii prostej zrobić podkop. I jedyne, co musimy, to połączyć golema razem z tą willą szefów. Tylko teraz tak. Sprawa jest taka, my potrzebujemy albo potem na niewidzialne, żeby nas nie widział ten ziomuś, albo po prostu musimy się dobrze ukrywać. Co wybierasz? Nie, no to chyba się ukrywamy, stare, większe ryzyko. Znaczy, no po to też jest git, ale okay. Na shifcie lecimy, mi się to bardziej podoba, ale ty, w sumie ja nie wiem, czy to się, stary, uda, bo no to, jesteś pewien, że ten golem... Chodź najpierw... A wiesz, ile się trzeba wykopać, żeby dojść do chaty? Widziałeś to? Wiem, aha, właśnie, będziemy potrzebować, wiesz co, drabiny, bardzo dużo drabin będziemy potrzebować. Dobra, to ja wezmę z domku. A masz drabiny, ta? Dobra, bo już no ja mam drewno dużo, czekaj, to ja tam będę ja wezmę. To drabiny nam się... Mam wszystko do kopania, drabina nam się przyda, nam się jeszcze... wiesz co, mogłoby nam się przydać jakiś mechanizm dotyczący tłoków, ale to możemy później zrobić. Na dany moment po prostu zrobimy tak, żeby to działało i zamurujemy to wejście póki co. A w przyszłości zrobimy może tak, żeby to się jakoś automatycznie otwierało. Dobra, na razie dobra, nie ma ja biorę sensu. Równe 3 staki, ja nawet ale co, drabin? 3 staki mam. No. Ej, to dobra, no to luz, to na pewno starczy. To tyle skraftowałem, kurde. Dobra. Ponad 2 staki drewna poszło. Słuchaj, musimy zrobić taką akcję, chodź, leć za mną. Lecimy dobra, w stronę dobra. Skinów i musimy tam podejść sobie na spokojnie. Tak, żeby nas nie zauważyli, jak się tam zbliżymy. Pytanie, czy oni w ogóle tam siedzą, to jest bardzo ważne, kurczę. Dobra, ja jestem blisko tej willi naszej. Kurczę, tu jest ja jestem potworów. Koło golema. Jesteś gdzie? Ja idę znaleźć, gdzie jest w golemie, niby tutaj na przejście. Dobra, dawaj. Ja lecę tam razem z tobą. Na luzie. Zobaczymy, czy znajdziesz. Na luzie. No, to dawaj. Tu coś jest. Tu. Dobra, nie tu. Tu. O. O, takie to jest takie twoje typowe. Ale nie wymyślałbyś, że to coś może być.
No, znaczy, no nie miałbym, no ale co tutaj takiego jest? No pewnie jakiś bunkier, no, no klasyczny. No, 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 ale stąd zrobimy sobie, patrz, tu, pyk, rozwalamy to i tu mamy w linii prostej, możemy się kopać w tamtą stronę. I w ten sposób dostaniemy się właśnie do tego miejsca, tylko musimy, wiesz co jest najgorsze, że musimy zdobyć kordy. Dlatego mam dla ciebie bojowe zadanie. Bardzo bojowe lecę, zadanie. Tak? Musimy... Albo dobra, zróbmy to razem. Musimy się przelecieć nad możesz domem. Możesz już kopać, czekaj. Myślisz, że mam kopać? Nie, ja chcę jednak wolę to zrobić też, żebyśmy mieli oboje sprawdzony ten. Musimy, patrz, w linii prostej, od tego golema, tak na samym środku, przelecieć się nad tym domem i zobaczyć, jakie tam są kordy. Bo musimy wiedzieć, do którego miejsca mamy się kopać. I teraz tak, tutaj te kordy rosną, dobra. Więc uwaga. Dobra, około 20. No tak, około 120 będziesz musiał. Dobra, stary, tam jest tata hejtera na tym. W tym jest? Domu. Jest. Widziałem nik. Dobra, też widzę. On moba jakiegoś zabił, dopiero teraz? I to jakoś dobra, mega ich unikał. Czekaj. Dobra, czekaj, ja idę tam kopać. Okej, dobra. 20? Czekaj, no 20 na X-ie. No, to jest tylko ważne, bo tylko X się zmieni. A, dobra, okej. Okay, dobra, więc teraz tak. Ej, ja nie mam pochodni żadnej, ale dobra, tu miałem chyba jakąś. Ja nie wiem, czy ty się w tym golemie nie wykopiesz, ja jedną rzecz tylko sprawdzę. A nie, no. Dobra, wykopiesz się w domku, dobra, git, bo ja się powiem, że wykopiesz się po prostu na podwórku, nie? Aha, okej. Okay. Nie, ja na pewno jestem wystarczająco nisko. Tylko teraz tak, bardzo ważne jest to, że ja muszę patrzeć, dobra, jestem na 170. Czekaj, tam było 120 czy 20? 20, okej, okay. Ej, to całkiem sporo jest do przekopania. Ty to z tobą musisz przekopać. No tak, człowieku. Tak, to jest w sumie ponad 100 kratek, mam akurat 160 teraz. Dobra, czyli to kurde, trochę zajmie, typie. Ale jak się tam dostaniemy. I tam najgorsze jest to, że tam trzeba się, wiesz jak trzeba tam się dostać w taki sposób. O kurczę, ja tutaj się dokopałem do czegoś. A, co dobra, jest? Wiem co to jest, to jest pod moim domem. Ale dobra, to też by można było wykorzystać kiedyś w ogóle. No, a nie lepiej właśnie tędy przejście? Dobra, o nie, już mi się zdobywało. Co? Kurde, zabiłem ci wieśniaka. A tam był wieśniak? Jak ty to zrobiłeś? No, czemu tu jest w ogóle kosz? Aha! No, dobra, to już bardzo dawno było, to nieważne, to nie przejmuj się tym. To jest po prostu kosz. Okej, okay. No może być. Trzeba po prostu zaakceptować, to jest po prostu kosz. Ej, człowieku, to będzie długi tunel, ty. Jaki ja mam kill off? No efficiency 5, stary, no ja nie wiem, to powinno kopać szybciej chyba, nie? Trochę. Ale ty masz diamentowy, nie? No, a się posuń. A ty masz... Ale to podobnie szybko idzie. Ja, aha, bo wiem, bo trzeba mieć te... Wiem co to trzeba mieć, te takie, jak to się nazywa, te bikony muszą nas chwytać, żeby to szybciej kopać, żeby to było naprawdę... Tak. Takie mega szybkie. Ale dobra, no i tu się przekopiemy, czekaj, który to jest już poziom? Mamy 110, Boże, jeszcze 200, znaczy 100 jeszcze. Co ja gadam, jakie 200. Dobra, kurde, kolego, ogólnie przestań. To nie jest taka łatwa misja, nie? To jest bardzo trudna misja, ale mam nadzieję, że się opłaci. Wiesz, nam się przyda. Przyda nam się takie miejsce, w którym będziemy mogli, kurczę, fajnie, dobra, które nam się, opłaci nam się takie coś, żeby po prostu mieć dojście do tej willi. No bo stary, krótko mówiąc, możemy coś tam podsłuchać i tak dalej, a to właśnie wiesz, ty, ja się boję, powiedz... że oni no. Zobaczą to przejście. Jak, w jaki sposób? No jakoś gdzieś to twoje wejście musi się kończyć, nie? No a tak, co, jeżeli tak, oni ale... je zobaczą? No to, nie wiem, będziemy mieli problem, ale... No to nie wiem, a co, uważasz, że nie powinniśmy tego robić? No wydaje mi się, że ja bym to chyba olał, stary. Znaczy, no nie wiem, no robimy jak chcesz, nie? Ale to jest ryzykowne. Dobra, powiedz jak mi... on to zobaczy, to on połączy kropki, że to my to zrobiliśmy i będzie problem. No wiesz, a ja u niego teraz pracuję, stary, pamiętaj. No właśnie, chciałem teraz pytać właśnie, jak tam idzie. Nie mogę sobie nadwyrężyć, a dzisiaj git, tak? Właśnie luźny dzionek, no. I że coś, że fajnie się z nim pracuje? Znaczy, wiesz co, mam takie głupie zadania czasem, ale tak to jest chyba w sumie spoko. Nie wiem, nie mam jeszcze czegoś takiego, że mam zmuszenie zabić, nie? Albo coś. Aha. A boisz się, że będziesz miał takie zadanie? No ale tego nie wykonam, nie? No i to on cię wyrzuci wtedy. No to wtedy się pogniewamy. Okej. Okay. Nie wiem, co się zrobię, teoretycznie stary. W miejscu, w którym powinienem. 20. W którym powinienem 24. Być, no. Mam 20 no. Jakoś teraz, do 20 się dokopałem. Czyli co, drabinę? Kurczę, no właśnie nie wiem. Ej, jesteś pewien, że tu? No. Czekaj, ja bym się jeszcze raz przeleciał, ja jeszcze raz to muszę sprawdzić. Dobra, stary, z moich obliczeń wynika, że nie powinniśmy gdzieś tu raczej to robić. Tu, wiesz? Tu? No, jak że tu? Troszkę nas poniosło, bo tam to się wykopie... Tam, w tamtym miejscu będzie gdzieś jakoś wejście do naszego domu. Coś takiego, w sensie samo wejście. A my nie możemy być tak totalnie przy wejściu. Więc dobra, ja bym tutaj dobra, gdzieś, dobra. Wiesz, na przykład zróbmy takie coś do boku i po prostu lećmy tutaj w tą... O nie, dobra, już czekaj, Ja to zamuruję. Dobra, zamuruj to tam, tak, żeby to tam... Jezus, czeko! Ej, dobra, daj mi drabinę. Ja sobie ogarnę tę drabinę. Już ci daję, o masz, dobra. Musiałem zamknąć okno, bo pies szczeka, dobra. Dobra, rozumiem. Teraz tak, pyk. I lecimy do góry.
Dobra, i to, okay. To potrzebujemy w ten sposób. I teraz na shifcie musimy lecieć jak najwyżej. Ja ci będę stawiał, a nie, nie mogę cię stawiać. O. Nie możesz? Nie, nie mogę, nie mogę. A, to szkoda. Bo jakbyś mi mógł stawiać, to by to szybciej szło, na pewno. A nie, mogę, bo mogę. O, no to kurczę, no to dawaj. Jakie rusztowanie w ogóle, co jest człowieku, grane? Nie? I to się nazywa współpraca owocna. Tak jest, tak jest. I teraz tak. Z moich obliczeń wynika, że my powinniśmy się gdzieś tam pod schodami wykopać. Patrz, widać jego nick. Gdzie? No na lewo łazi. A, widzę. Na shifcie leć. Czekaj, to już, no ja na shifcie ciągle do góry lecę. No. Dobra, czekaj, przepraszam. Ej, dobra, mamy dirta. Ja nie wiem, czy to już nie jest miejsce, w którym my się wykopiemy. Czekaj, mam łopatę, wykopię to. Dobra, jeszcze nie. Dobra, tutaj jeszcze jedna. Dobra, to jest tu. Czekaj, muszę to zamurować. I teraz musimy zrobić tutaj takie trochę niżej, zjedź się trochę niżej. Dobra, gdzieś w tym miejscu. Musimy tutaj zrobić takie pomieszczenie, tak żeby było łatwiej to wszystko ogarnąć. I czekaj, oła, dlaczego mi bije? Shift! A, przepraszam. Stary! Ej, przepraszam, zapomniałem o tym. Dobra, już jest. Mam nadzieję, że nie widział nic. On chyba. A nie, biega gdzieś tam, Dobra, mamy zrobione to tak. I teraz tak, czekaj. Szybko tu, pyk. I teraz w tym miejscu mamy wyjście. I tu, dosłownie w tym miejscu, jak wykopiesz ten blok, to jesteśmy w środku. Gdzie on jest teraz? Chyba gdzieś tam poszedł. Chyba sobie poszedł. Ej, dobra, to dobrze. Niech on sobie gdzieś tam łazi. Dawaj, wchodzimy szybko, zobaczysz, że jest dobre miejsce. Rozwalam to. Uwaga, pyk. Jesteśmy, patrz. Cicho. Gdzie jest? Cicho. Tu jest gdzieś. A widzę go, no. Widzę. Ej, on tam golemy postawił. Dobra, stary, ja złożę na dół. Dobra. Sporo tem. Sprawdziliśmy to. Jest git. Mamy wejście. Jedyne, co to trzeba, to murować i nie mieć tutaj, że tak powiem... Człowieku! Ale jest dobrze, no to będą, jest dobry, będzie stary, problem, jest stary. Będzie z tego problem. Zobaczysz. Stary! Dobra, wiem, tunel, stary, trzeba go zmylić. Kilometr. Trzeba go zmylić w takim razie. Bo... Chociaż idzie to, stary, do golema, on nie będzie wiedział, czy jest ten golem. No dobra, nie wiem, stary, kurde... Wiesz, to jest zły pomysł. On na przykład jak powie, że jakby to kiedyś odnalazł, to wtedy ja mówię, że to nie jest, że ja zbudowałem ten golem, ale że ktoś musiał tam zrobić takie przejście, że ja nic o tym nie wiem. I on może uwierzy. Tak, stary, i do naszej willi to prowadzi. Nie, to nie prowadzi do willi. A, że do tamtej willi, no. Przecież jak on tutaj wejdzie, to od razu odkryje ten tunel. No to może... Inaczej, on szybciej odkryje tunel i zobaczy, że on prowadzi tutaj. Ale jak on to ma odkryć, stary? Stary, my to powinniśmy zrobić tunel, nie wiem, pod domkiem kogoś, kto wiesz, kto po prostu nie jest związany z nami. Czyli co, i wrobić kogoś? No, jak już, nie? No to stary, to wiesz co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że, nie wiem, zostawmy tutaj tabliczkę na zewnątrz, że golem, nie wiem, stary, golem Yetiego. O, no! No, nie? No i wtedy git. I wiesz, Yeti powie, wtedy my jesteśmy przynajmniej bezpieczni, nie? No. No to, ale to, stary, to jest taka chaba, my tak wrobimy kogoś w takie rzeczy. Znaczy, no może nie wrobimy, bo to wiesz, może się nie skapnie. Tu daj, że to jest stary golem Steve'a, przecież Steve'a już nie ma. O, dokładnie. I możemy zrobić, powiemy mu, że kiedyś zanim on tutaj dołączył, to tam coś było innego na tej górze i to jest po prostu stary no, tunel. Dobra, no to tak zrobimy, no to git, jesteśmy, że tak powiem, ustawieni. Dobra, stary, tunel mamy zrobiony. O, przepraszam, dojście do willi zrobione.